Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie omówimy taką rasę jak rasę Ayam Cemani, czyli kury ogólnie z upierzeniem czarnym. Dlaczego czarnym? Nie wiem. Tak jest wyhodowana. Więc co? Myślę, że możemy przejść do pierwszego punktu, którym jest po prostu wygląd. Pióra są czarne, taki metaliczny po prostu połysk. Jest taki połysk, wiecie, taki tak się odbija. O, jak ja wam pokażę, jak na tej kurce, o, widzicie, tak się odbija tutaj. No to takie coś jest. Taki jest właśnie metaliczny połysk. Myślę, że ja was tutaj mogę ustawić. O, tak żebyście sobie patrzyli na kurki, czy tam z góry, o, tak będziecie patrzeć, a ja po prostu będę wam tutaj omawiał tą rasę. No więc co, pióra, no to te czarne, metaliczne, skóra, mięso i kości. Kości są całkowicie czarne. Skóra też jest całkowicie czarna, czyli... Czekajcie, bo tu nie może jedna kura sobie poradzić z zejściem, bo tutaj jest poidło i ona wylewa to. No zejdź z tego poidła. O, muszę, to jest poidło przepiórek. Dobra. Także skóra, mięso i kości są całkowicie czarne. Czyli co jest czarne? Skóra, mięso, kości, wnętrze, wątróbka, serce, ogólnie podroby, mózg, dziób, oczy, krew też jest czarna. Oczy i dziób, bo tutaj mam podpunktów sobie na karcie tutaj z tyłu rozpisałem. No i tak, oczy i dziób, ciemne oczy, czarny dziób, zgadza się. Grzebień i dzwonki. Dzwonki to są takie, o, tutaj na dole. Tutaj wam pokażę. O, na przykładzie tej kurki. To są dzwonki, o. Tutaj na przykładzie koguta to są dzwonki, o. To są dzwony. No. Dobra. Dalej. Oczywiście są czarne. Kraj pochodzenia to jest taka... Na pewno jest to z Indonezji. Więcej nic nie wyczytałem. Indonezja to jest na pewno. Co dalej? Charakterystyka. No po prostu charakterystyka, czyli wielkość, produkcja jaj, temperament. Takie rzeczy. Zacznijmy od wielkości. Koguty ważą od 2 do 2,5 kg. Lecz kury ważą 1,5 do 2 kg. Czyli mamy różnicę tutaj od kilograma do pół kilograma. Produkcja jaj około 80 do 110 jaj rocznie. I co się wyróżnia? Jajka Ayam Cemani nie są czarne, czyli skorupa jest taka kremowa jak jajko Rosy, może troszkę między jajkiem Rosy a Leghorna. No i żółtko jest żółte i białko jest przeźroczysto kremowo białe. No i temperament, czyli takie uosobienie. No po prostu kury są aktywne i koguty w ciągu dnia. Są dosyć inteligentne jak na kurę. Są bardzo towarzyskie, gdy się je oswoi, wiecie. Jak tutaj na przykład mogę, o, do tej kurki, o, mogę sobie, o, pogłaskać, ona nie ucieka, nie? Także można ją sobie oswoić i będzie też miła, fajna do głaskania. Tutaj się gryzą. Są czasami, gdy nie spędza się z nimi po prostu sporo czasu, no to są puchliwe, boją się,
nie czują się, wiecie, takie zaopiekowane. Warunki hodowlane, klimat. Preferują one dosyć ciepły klimat, nie za gorący, ale ciepły. No bo one potrzebują, wiecie, ciepłoty, no bo nie pochodzą z Polski i po prostu one muszą się dopiero przyzwyczaić. Opieka nad nimi. Potrzebują dosyć zbilansowanej diety, czyli no nie trzeba jakoś robić, wiecie, takich pasz, soja, jakieś pasze, koncentraty paszowe. Tylko po prostu pszenica, kukurydza, jakaś pasza naturalna oczywiście. Żadnych antybiotyków takich w paszy. No to potrzebuje zbilansowanej diety, czystej wody. Oczywiście też można dawać witaminki, schronienia, regularnych kontroli zdrowotnych. No z tym się nie zgodzę, no bo ponieważ wiecie, nie zabieracie tak każdej kury. Macie na przykład 10 kur ajance mają, no i nie zabieracie ich do weterynarza, tylko po prostu jak coś się dzieje oczywiście, to zabieracie. Ale jak się nic nie dzieje, no to jedziecie na przykład do weta po Flimaben na przykład na odrobaczanie. O to chodzi. Popularność i cena. No to chyba was najbardziej ciekawi cena. Cena jest dosyć wysoka jak na ceny kur, ponieważ ma unikalne cechy, tak jak te czarne kości, podroby, wnętrze, krew, mięso, wszystko ma czarne, oprócz jajka. Dostępność jest dostępna, lecz nie jest dostępna już wyhodowana, tylko, znaczy jest dostępna, ale jest gorzej dostępna, trudniej wyhodowana niż jajko. Bo jajko można kupić gdziekolwiek. Nawet myślę, że w 25 km bym kupił ode mnie jajka. Klimat. Jaki klimat? A nie, to już było. No i tu przeczytam wam taką rozpiskę, co sobie zrobiłem. Ajance Mani to fascynująca rasa kur, ceniona za swój unikalny wygląd i dziedzictwo kulturowe. No to już... No dobra, nie sam zrobiłem, tylko ChatGPT mi pomógł. Ajance Mani to niezwykła rasa kur z Indonezji. Znana z całkowicie czarnej barwy, obejmując pióra, skórę, mięso, kości, podroby oraz dziób i oczy. Ich kolor wynika z genetycznego zjawiska. Tutaj znalazłem taką nazwę jak fimbromelanoza. Koguty ważą od 2 do 2,5 kg, a kury 1,5 do 2 kg. Składają około 80 do 110 jaj rocznie. Kolor kremowy. Ajance Mani są aktywne, inteligentne i towarzyskie, ale mogą być płochliwe. Preferują ciepły klimat i potrzebują odpowiedniej opieki, a tym zbilansowanej diety i czystej wody. Są cenione w Indonezji za swoje znaczenie kulturowe i używane w tutaj mam ceremoniach religijnych, ale z tym bym się nie zgodził. Chyba. Znaczy ja tam się nie znam, ale Tak ChatGPT mi napisał, no to tak wam powiem, no bo co? No bo czemu nie, nie? Ze względu na swoją rzadkość i unikalny wygląd, ajance mani są bardzo drogie i poszukiwane przez hodowców na całym świecie. Więc, no widzicie, to był taki króciutki dosyć, bo ile on trwa? A wam powiem, na nagranie trwa 9 minut. To był dosyć krótki opis rasy ajance mani. Bo ja zawsze skrócam, żebyście się nie zanudzili, a jednak coś wynieśli z tego filmiku. Mam nadzieję, że pomogłem tym, co chcą zacząć hodować kury ajance mani. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do zostawiania łapki w górę, to mi bardzo pomaga, a ciebie nic nie kosztuje, oczywiście was. No i co? Myślę, że będziemy już kończyć. Ja kury pozamykałem. Policzyłem, są wszystkie, kaczki też. No i dzisiaj znowu kaczucha poszła tam do kurcząt. No to co zrobisz? No a ja się z wami żegnam i zapraszam jutro na 16:00. Do następnego. No i cześć. Jutro też pewnie będzie jakiś opis rasy.